Cześć! Witam Cię w nowym 2021 roku. A nowy rok to nowe wyzwania, oczywiście fotograficzne, nowe plany, oczywiście fotograficzne. A jak plany, to może będziesz chciał zmienić sprzęt na nowszy, albo w ogóle planujesz zakup sprzętu, czyli aparatu fotograficznego pierwszego swojego w życiu. Po to zrobiłem ten film specjalnie dla Ciebie, żebyś ci pomóc w wyborze aparatu, czyli najlepszy aparat dla amatora w roku 2021. Zapraszam Cię na film. A w związku z tym, że film nie jest sponsorowany przez żadnego z producentów sprzętu fotograficznego, informacje zawarte w filmie mogą być niezgodne z informacjami zawartymi w materiałach reklamowych. Zapraszam. Żeby świadomie kupić aparat, musisz dokonać wyboru. Żeby dokonać wyboru, trzeba przyjąć pewne założenia. Jeśli już fotografujesz, to możesz przyjąć, co byś chciał w swoim aparacie. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz przygodę z, z fotografią, to sam prawdę mówiąc nie wiesz, co twój aparat powinien ci oferować. Ja wiem mniej więcej, co powinien oferować aparat dla amatora, dla początkującego fotografa, zaawansowanego też. Natomiast w tym tutaj porównaniu przyjąłem kryterium kwotowe. Przyjąłem 2,5 tysiąca złotych jako maksymalną kwotę, jaką amator fotograf będzie chciał wydać na swój nowy czy swój pierwszy aparat. Żeby ułatwić sobie życie, bo w tej kwocie w sumie jest kilkanaście modeli różnych aparatów i to bardzo różnych aparatów. Od małych kompaktów do. Przy porządnych yy, lustrzanek, znaczy do, do takich większych lustrzanek. Więc ja rozdzieliłem to na grupy. Założyłem, że jeśli będziesz chciał lustrzankę, to, bo możesz chcieć lustrzankę kupić z jakichś powodów. No, lustrzanki mają swoje zalety, mm, ale to, to jest na i w innym filmie. Mój, moje zdanie na temat lustrzanka czy bezwykowiec jest w filmie o tym samym tytule. A komentarze, w komentarzach można poznać zdanie wielu innych osób, bardzo różniące się od mojego, zresztą to jest bardzo dobrze. Natomiast jeśli zdecydujesz się na lustrzankę, do wyboru masz cztery modele. Dwa modele Kanona, Canon 250D i Canon 4000D, model Nikona D3500 D3, oraz Pentaxa KM. KM w Europie, a ten sam model sprzedawany w Ameryce nazywa się K2000. To K2000 to jest takie dzisiaj już to nie jest rok produkcji. Nie, nie, nie. On był w 2008 roku wszedł do sprzedaży. W 2008 powiedziałem, czyli 12 lat temu. To jest naprawdę bardzo dobry aparat. 12 lat temu on był też bardzo dobrym aparatem, ale konkurencja w tym czasie wyprodukowała chyba trzy zmiany aparatów, trzy generacje procesorów i dzisiaj Mówiąc uczciwie, Pentax KM jest dobrym aparatem dla pasjonatów Pentaxa, którzy chcą mieć aparat cyfrowy i podpiąć do niego na przykład swoje analogowe szkła. Natomiast jeśli to jest twój pierwszy aparat, twój wybór nowego aparatu, to Pentax KM jest aparatem już w tej chwili przestarzałym i nie polecałbym ci go kupować. K70. O, to jest co innego, ale nie mieści się w naszym yy, widokach cenowych, czyli jest powyżej 2,500 tysiąca złotych. No tam jest dużo dobrych aparatów. No ale zostajemy przy 2,500. Zostały nam dwa kanony i Nikon. Zajmiemy się tym tańszym kanonem, czyli kanonem 4000 d 1600 zł. Oh, czemu on jest tańszy od 250D o prawie o 900 zł? No jest tańszy, dlatego że ma matrycę inną. Matryca w kanonie 4000 d pamięta czasy kanona 7D, to jest rok bodajże 2012. Kiedy wprowadzono Canona 7000D był to taki fajny aparat, ale mm, dzisiaj ta matryca stosowana zresztą w wielu innych aparatów w kanonie 550D, w Canonie 1200D, o którego tutaj i o którym był film yy, zrobiony, jak wydawać tanim sprzętem, którego kupiłem za 500 zł. Yy, tak, za 500 zł, dobrze mówię, 500 zł. Po co kupować za 1600 coś, co można kupić za 500 zł? Mm, nie polecam Ci kupowania w tej chwili nowego aparatu z tak starą matrycą jak matryca w Canon 4000D uczciwie, lepiej dozbierać te 900 zł dołożyć i kupić Canon 250D który ma matrycę dużo nowszą, zresztą w tym zastawieniu jakby nie popatrzeć, Canon 250D jest z roku 2019 Nikon 3500 jest z roku 2018, to nie jest różnica Nikon ma matrycę z Nikona 7100 bodajże czyli też bardzo dobrą matrycę, ale też już nie młodą to czego nie ma Nikon 7, 3500 to jest, kręci filmy w Full HD uważam, że dobrze gdyby nasz dzisiejszy aparat tylko powiesz dzisiaj, w 2021 roku kręcił 4 bo to będzie za chwilę, będzie standardem. I jak będziesz chciał go odsprzedać za dwa lata, bo na, bo, czy za półtora roku, bo dojdziesz do tego, że chcesz aparat z większymi możliwościami, to każe się, że ktoś, kto spojrza na niego, nie, no Full HD to nie. No I to, że kupiłeś go dzisiaj, nie będzie miało żadnego znaczenia, dlatego, że będziesz miał problem z jego sprzedażą za rok, dwa czy trzy. Także kupując aparat, ja patrzę na, na to, żeby miał 4K, i jeśli. Ma, a no niestety, 3500 nie ma 4. Nie ma też odchylanego ekranu, co uważam za duży błąd. Ekran, Odchylany ekran, no, chcę zrobić zdjęcie z dołu tym aparatem, to nie ma odchylanego ekranu. I co? Muszę się położyć. A jak mam odchylany ekran, to co? Odchylę sobie ekranik i on się musi położyć, ale ja mogę sobie spokojnie stać i robić zdjęcie z dołu. I ma to dużą zaletę, jeśli chodzi o wygodę, ale ma też zaletę, o której jak kiedyś nawet nie myślałem, ale o tym, że leżąc w trawie, dużo się gniecie różnych rzeczy jeśli chcesz zrobić zdjęcie, powiedzmy takich krokusów na hali to jeśli możesz się nie położyć to ty nie stepczesz świata dookoła siebie w związku z tym ja w tej chwili wybierając aparat patrzę czy on ma odchylany ekran w związku z tym Nikon, który ma nieodchylany ekran i nie ma 4K odpadł w mojej konkurencji, tutejszej został, no co, Canon 250D Rok 2019 produkcja 24-megowa matryca z kanona 80D. No, jakby popatrzeć, Canon 80D to jest tak dwie półki wyżej. Bardzo dobre, yy, bardzo dobre wyniki w testach na jakość. A w niektórych testach Canon 250D ma nawet trochę lepsze wyniki od 80D, czego ja też nie rozumiem. Odchylany ekran świetne live view czyli ustawienie ostrości live view w 250D jest porównywalne do Canona 5D Mark 4. Prawdopodobnie nie mieli innego i nie mieli gorszego i musieli zastosować samego. Dla odmiany, fotografowanie w tym przez wizjer, czyli jeśli fotografujesz przez ekran masz super ustawienie ostrości. Jeśli fotografujesz przez wizjer, to jest to ustawianie w takim tańszym aparacie. To nie jest 80D, to jest właśnie 250D, czyli ostrość jest, ale nie spodziewaj się, że to jest jakaś rewelacyjna ustawienie ostrości. Jeśli Ci zależy na szybkości ustawienia ostrości, precyzji, lepiej używać Live View w Canonie 250D. Odchylany ekranik, 4K, co prawda z przycięciem, ale 4K, bardzo dobra jakość zdjęć, świetny aparat. Jeśli chcesz lustrzankę, to polecam, a to jest małotka lustrzanka. Bez obiektywu, z bateriami, waży tylko 450 gram. A przy okazji e, o bateriach. Na baterii robi około 1000 zdjęć. Co więcej do szczęścia potrzeba motorowi. No, chyba, że nie chcesz lustrzanki, tylko chcesz bezusterkowca. Ja rozumiem bezustykowce, ponieważ są małe, fajne i lżejsze. Przynajmniej niektóre są małe, fajne i lżejsze, przynajmniej lżejsze. Bezustykowca można w tej chwili moim zdaniem podzielić na takie dwie grupy, takie małe, wywodzące się z kompaktów. Czyli taki kompakt, do którego po prostu ktoś wziął i założył obiektyw wymienialny. Albo bezlusterkowce wywodzące się od lustrzanek, czyli przyzwoite, duże aparaty, z innymi obiektywami. I dlatego ja podzieliłem swoje te tutaj, w tym, tym bezuselkowcu, na dwie grupy. Właśnie te takie, które wyglądają jak lustrzanki, i te, które wyglądają jak kompakty. W tych, co wyglądają jak lustrzanki, hmm, w sumie dużego wyboru nie ma. Ponieważ, tak jak przejrzałem, w cenie do 2,5 tysiąca zł, możemy kupić Panasonika G7. Nie młody już model z 2015 roku, 16-megowa matryca, mocowanie Micro 4.3, kręci 4K oczywiście. Możemy y, kupić Canona M50, nie dwójkę, tylko ten, tą pierwszą wersję z 2018 roku. 24-megowa matryca, chyba ta sama co zresztą w 250D. Matryca PSC, mocowanie Canon M. Mm. 4, kręci 4K i co? I ma odchylany ekran. Znaczy, wszystkie mają odchylany ekran. I trzecim aparatem, który możemy kupić, jest to Olympus M10 Mark III z 2017 roku. Z 16-megową mocowanie mikro 4.3. Też kręci 4, 4K. Jakby je porównać wszystkie między sobą. Jeśli weźmiemy porównanie jakości zdjęć, a to jest rzecz najważniejsza moim zdaniem dla fotografa, to jeśli przejrzę się testom tych trzech aparatów, no to wyraźnie Canon od nich odstaje na plus. Zdecydowanie jakość zdjęć z Canona, znaczy zdecydowanie, zdecydowanie jest lepsza od Panasonic. Panasonic jest aparatem do filmowania slick, bardzo dobrym. Olympus już jest takim aparatem do filmowania, robienia, robienia zdjęć, natomiast jeśli chodzi o jakość zdjęć, najlepiej wypada z tego mimo wszystko Canon. To jest Canon 5M5, M50 jest podobny, bardzo podobny do niego, jest nowszy od tego model, teoretycznie niższy, natomiast posiadający więcej funkcji. Niektórych, przynajmniej 4K, kręci jak najbardziej. W związku z tym moim wyborem, gdy miał w tej chwili wybierać aparat, który ma wyglądać o właśnie w ten sposób, a nie jak taki mały mały aparacik to wybrałbym Canon'a M50. Tu jest jeszcze jeden problem, bo trzeba, wybierając aparat z wymianą optyką, trzeba myśleć o optyce, trzeba sprawdzić jakie są ceny obiektywów, które byś chciał w przyszłości kupić. I to dotyczy zarówno lustrzanek jak i bez lusterkowców. I czy ta optyka będzie rozwijana. No mając sam te dwa do wyboru, czyli micro 4 3, wiadomo, że optyka jest i będzie. Jest tam trochę ciekawej optyki. Trochę ciekawych obiektywów. Patrząc na system Canona M, nie ma tam dobrych obiektywów. Jeden może jest. Jeden, który jest taki dobry. A pozostałe są, no tak jak ten, średnie. Zaraz, oczywiście, możemy przez adapter podpiąć każdy obiektyw Canona z systemu EF. Na przykład takiego odpowiednika, to jest 16 35 i jak się go w każdej chwili mogę podpiąć do swojego kanona M5, o tak wygląda mój mały, lekki kanon po podpięciu do niego porządnego obiektywu pełnoklatkowego od kanona. No i tak trochę się zrobiło głupio, ponieważ stracił podstawową cechę bezustrykowca, czyli to, że jest mały i lekki. W tej chwili się zrobił duży i ciężki. No oczywiście mogę zastosować mu ciemniejszy obiektyw na przykład ten obiektyw założyć. Ale to jest ciemny obiektyw. Jeśli będę chciał jakieś porządne szkło, to w systemie M jest problem. Po prostu problem. I to też trzeba brać pod uwagę, jakie obiektywy będziesz chciał używać do swojego aparatu. W aparatach, które się wywodzą od. Czyli wyglądające mniej więcej jak to to jest kompakt, ale wyglądające mniej więcej jak ta Fuji, mamy większy wybór aparatów. Wybrałem do takiego prze porównania pięć modeli, ponieważ mamy już pana Sonika GX800. Fajny aparat z 2017 roku, yy, który kręci 4K i jest, no, jest fajny, taki przyjemny aparat. Yy, Fuji XA7, najnowszy z całego mojego tej, yy, tego. tego Porównania z 2019 roku 204 MBC, oczywiście 4K, wszystkie aparaty, które tu są wymieniane, mają odchylane ekrany, wszystkie mają oczywiście Wi-Fi, bo o tym nie wspomniałem wcześniej. Wi-Fi jest rzeczą przydatną czasami. Można sterować te aparaty, można się przez niego łączyć, można robić jakieś inne rzeczy. Nie mają wizu elektronicznych, za wyjątkiem następnego, bo następnym w porównaniu byłby, jest, jest Sony S6000. 2014 rok, 24-megowa matyca, bardzo dobra matyca, w 2014 roku zrobiona przez Sony, no ale to był 2014 rok, czyli jakby nie było 6 lat temu. Mimo tego, że ta matryca jest wtedy była bardzo dobra, to dzisiaj, jeśli zaczniemy oglądać testy aparatów, to widać wyraźnie, jak on odstaje od pozostałych. Do tego brak, do tego nie kleci w 4K tylko Full HD. skreślamy. No bo do wyboru mieliśmy jeszcze jeszcze w tej cenie nowego 5100, ale to już jest, jeszcze jest tego samego momentu, ale tak jakby niższy, troszeczkę niższy model. W ogóle nie, nie warto się tym zajmować. W związku z tym Sony w tym momencie wykreślamy z dalszej konkurencji, bo no, słaba jakość zdjęć, mimo tego, że jako jedyny tutaj ma wizję elektroniczną. Ale nie. Canon ma w cenie do 2500 zł. Możemy kupić Canona M200. 2017 roku 24 megowa yy, matryca. Kręci 4K, odchylany ekran Wi-Fi. Yy, nie ma wizji elektronicznego, oczywiście. Bardzo fajny aparacik, mały, poręczny, taki kieszonkowy. Z, yy, ciekawy aparat. Bawiłem się podobnym i uważam, że to jest dobry wybór. Ale to poczekajmy jeszcze chwilę. Z, możemy jeszcze kupić w tej cenie czyli do 2,5 tysiąca złotych bardzo fajnego Olympusa z serii PEN EPL 9. 2018 rok 16 megowa matryca 4K. Tu, Jak widać patrzymy na to mamy Fuji i Canon to są matryce APS-C a Panasonic i Olympus matryce 4,3. Ale w jakości zdjęć między nimi to jakiej wielkości jest matryca nie ma większego znaczenia choć uważam, i nie tylko ja, bo producenci też muszą uważać i wszyscy uważają, że skoro produkują coraz większe matryce znaczy uważają, że coraz większa matryca daje lepsze coś na zdjęciu bo jak nie, to po co produkować pełnoklatkowe aparaty i męczyć się później z takimi wielkimi obiektywami skoro można sobie zrobić w mikro trzecie świetne zdjęcie w związku z tym ma znaczenie wielkość matrycy ale nie takie, żebym na tym poziomie cenowym aż tak decydował czy to jest najważniejsze ale jeśli popatrzymy sobie na Jakość zdjęć z tych czterech aparatów, bo Sony skreśliłem, czyli Panasonic GX800, Fujifilm Fuji XA7, Canon M200 i Olympus EPL9, to zdecydowanie najlepszą jakość prezentuje sobą Fuji XA7. Fakt, że jest najnowszy z tego. Najnowszy oznacza najnowszą matrycę. I to się odbija na wszystkich testach. Każdy nowy aparat wchodzący z nową matrycą w testach wypada lepiej od poprzedników. No, coś w tym coś jest. Znaczy, no, no, na tym działa podstęp. Hmm, Fuji XA7 nie ma stabilizacji matryc. To jest chyba jego największa wada, bo no żeby miał stabilizację, musimy kupić. Yy, aparat ten z, z obiektyw ze stabilizacją. Zresztą Canon też nie ma stabilizacji. stabilizacji ma Olympus. No ale ja wy, zaglądałem do tych aparatów, oglądałem je. Interesowało mnie zakup właśnie takiego małego aparatu, między innymi do kręcenia filmów. I podobał mi się, bardzo podobał mi się Olympus. I ja bym takiego EPL 9 z chęcią wziął, gdybym miał jedną rzecz, której nie ma. Nie ma wyjścia na mikrofon. Co? Znaczy, teoretycznie ma, można taką przystawkę w sanki wsunąć, kosztuje kilkaset złotych, jak się da kupić, i do niej podpiąć mikrofon. Ale jeśli chcę go podpiąć normalnie, to, to tak, bo tym normalnie kręcę filmy, to ja go otwieram, tu jest dziurka, wkładam i kręcę filmy. Znaczy podłączam pod, znaczy mikrofon, tak jak w tej chwili tam jest mikrofon, tu jest nadajnik, i w tej chwili się i, klę, nagnaje na, o te, z tego mikrofonu, mówię i on bez problemu ładnie tam słyszy, nie ma zbierania echa i dźwięka, dźwięku z okole, od otoczenia. Jeśli myślisz o takim małym aparacie, a myślisz o tym, żeby kiedyś może coś jednak nagdać na jakimś trochę lepszym poziomie, to wyjście mikrofonowe okaże się niezbędne. I. Mm, ja uważam, że w tym wypadku, jeśli chcesz robić zdjęcia takim małym turystycznym, fajnym, poręcznym, który chcesz wszędzie ze sobą zabrać, to a jednocześnie myślisz o tym, że filmowanie też jest ważne, na wszelki wypadek wyjście na mikrofon, wejście mikrofonowe musi być. I moim zdaniem, najlepszym dzisiaj wyborem takiego aparatu jest Fuji XA7. Zwłaszcza, że obiektywów Fuji jest już sporo. I są to bardzo porządne, dobre, a czasem bardzo dobre obiektywy. Hmm. Oczywiście nie musisz kupować yy, lustrzanki czy bezustankowca. Możesz kupić kompakt. No w kompaktach, yy, yy, co możesz kupić? No takiego w 2500 złotych mieści się Super Zoom yy, Nikon B600. Fajny aparat. Znaczy, ja, ja bym takim nie robił zdjęć, a to jest z innego powodu, po prostu. Jeśli robię zdjęcie i mam ogniskową jakąś tam chciałbym, żeby ta jakość była tego zdjęcia jak najlepsza. I te super zoomy, wyrosłem z nich, powiedzmy, bo jeszcze jakieś 15 lat temu, 15 lat? No, gdzieś tam używałem soników Super Zoom'a, ale dzisiaj już nie, nie chciałbym. Jeśli chcesz kupić takiego, no to moim zdaniem Nikon B600 jest takim najfajniejszym wyborem. Oczywiście. Możesz wybrać coś tego typu, czyli kompakt z bardzo dobrym jasnym obiektywem. Tu wybór jest zdecydowanie większy, bo możesz wybrać Canona GX, G7X Mark II, bardzo fajny aparacik. Bardzo dobrego Sony LX100 Mark III, naprawdę świetny aparacik do robienia zdjęć, taki kieszonkowy, poręczny, z bardzo jasnym, fajnym obiektywem, czy Panasonica LX100. Świetny aparat. Ja mam duży sentyment do Panasoniców, zwłaszcza do małych Panasoników, i prawdę mówiąc, bym z tego pewnie wybrał Elixa, ponieważ jakość matryc w, w Panasonicach mi się bardzo podoba. Ale jeśli planujesz, że twoim aparatem będziesz wycieczki robił, wypady w ciężki teren gdzieś, kup sobie aparat odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne. Mamy do wyboru przede wszystkim dwa Olympusa TG-6, i nie kocha WG-6 w tej cenie. Znaczy, nie no, znam jest jeszcze kilka innych aparatów, ale z tych dwóch proponowałbym Ci wybierać aparat. Olympus, wiadomo, marka, on był pierwszy chyba, który wprowadził Olympusy cyfrowe, odpory na warunki atmosferyczne, czyli pył, kurz i tak dalej. Robiłem takim zdjęcia, nie wiem, w 2007 roku, Czasie, na pustyni i bardzo dobrze się sprawdził yy, nic mu się nie stało oprócz tego, że miał porysowane szkło od zewnątrz, od piasku który po nim siekł to poza tym aparat cały czas był sprawny co, co znaczyło, że jest dobry yy, Ricoh WG6 no Ricoh też jest z firmą, która no, potrafi produkować aparaty jest to, zresztą to jest Pentax, jakby nie było znaczy, dobrze mówię tylko w drugą stronę Pentax to Także aparat na pewno dobry i fajny. I też warto, jeśli chcesz dobić takie sporty ekstremalne, gdzie no strach albo po prostu szkoda zabierać małego, innego aparatu, to popatrz na te dwa. Olympus TG6 albo LiKoch WG6. Podsumowując. Jeśli chciałbyś kupić lustrzankę Canon 250D, moim zdaniem w cenie do 250 zł, do 2500 zł, w roku 2001, 2021, na początku roku 2021 jest najlepszym wyborem. Jeśli chcesz kupić lustrza, bez lusterkowca, ale wyglądającego jak lustrzankę, zastanów się dokładnie nad Canonem M50. O, drugi kanon. Znacznie powiedzą, że jestem miłośnikiem kanonów. Nie, to nieprawda. To widać. Canon M50, mimo tego, że system obiektywów jest niepewny to jest to naprawdę bardzo dobry aparat chyba, że Olympus OM10 Mark III wiadomo ile jest obiektywów ale też tak z tą pewnością dalszego rozwoju firmy jest nie wiadomo jak to będzie ale nic w tej cenie lepszego się nie da kupić chyba, że chcesz kupić mały aparacik mały, który ma mieć fajny korpus dobrą jakość, dobre wszystko Fujifilm film XA7 moim zdaniem jest w tej chwili najlepszym wy wyborem. Fujifilm z filmem X10 to jest całkiem inna bajka, oczywiście, bo to jest kompakt. Kręciłem pierwsze swoje filmy na kanale Fotografia jest Fajna. Filmy, które cały czas można obejrzeć, i których się nie wstydzę, że kręciłem je tym aparatem. Teraz dzisiaj kręcę czymś innym, a na co dzień kręcę właśnie M5, a w tej chwili kręcę lustrzanką, która w trybie live view zachowuje się jak bezosykowiec a jeśli, chcesz, jeśli jednak myślisz o mm, sportach ekstremalnych pamiętaj, wodoodporny aparat zanurzenie 15 czy 20 metrów Olympus ma 15 Ricoch ma 20 metrów da ci to, że jak wpadniesz do strumienia wyjdziesz, jeszcze zrobisz sobie selfie aparatem i pójdziesz dalej się i nie będziesz martwił, że coś ci się stało złego no, przynajmniej aparatowi się stało złego. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania kanału i przegania lepszego z nowym rokiem.